nie, tu my nie chodzimy, nasi informatorzy chodzą, przysyłają nam, może to w ten sposób jest. No właśnie, a jak wygląda... Zresztą ja z racji mojego stanowiska, ponieważ wychodzę na zewnątrz i widzę się z gwiazdami, nigdy nie informuję, nie donoszę. Jasne. Nawet jest takie powiedzenie w mieście, że najbezpieczniej, jeżeli się chce coś wyjść i napisz, to jest ze mną. To nawet do tego stopnia słyszałem to dwa razy, że ze mną jest najbezpieczniej, bo wiadomo, że się nigdzie nie ukaże, tak? Okej. Okay. Jak wygląda praca w redakcji? To jest zespół, jakiś newsroom, ludzie siedzą przy komputerach, bo co prawda newsy są w pudelku podpisywane pseudonimami, ale to są anonimowi redaktorzy, wy się znacie. Żywi ludzie, tak, znamy i redakcja pudelka jest dosyć specyficzna. Przede wszystkim nie ma redakcji w sensie fizycznym. Tutaj zadajemy kłam wszystkim teoriom o... Zawsze to powtarzam, się śmieję, bo słyszę wiele razy, że to jest banda pruszczatych nastolatków. No nie. Niewyżytych, niespełnionych dziennikarzy. Albo dzieci i tak dalej. Nie, są to prawdziwi dziennikarze. W większości wypadków bardzo doświadczeni w tej branży. Nie ma redakcji fizycznie, także nikt nie mógł być, nie widział tych ludzi. Oni pracują wszyscy zdalnie. Jest to telepraca. Główny mózg, redaktor naczelny. Nie ma czegoś takiego. Jest totalna wolność, niezależność. Ludzie mają pełną anonimowość. Nikt nie zna ich personaliów. Oni się nie ujawniają. I sami siebie znają, że przeważnie tylko zdanie i nie ma naczelnego. Jest po prostu zespół, rano zgłasza tematy, które kto by chciał zrobić i sobie sami przydzielają między sobą, kto co robi. I dzięki temu to jest, wiesz, nikt nie ma ani ulubionych gwiazd, ani z nienawidzonych. No właśnie, chciałem zapytać, czy są na przykład specjalizacje, że ten się tylko w Skrzyneckie i Dodzie i... specjalnie nie na to kładziemy nacisk, żeby tego nigdy nie było i żeby takich rzeczy nie było. Szczególnie teraz, wiesz, ten brak kontaktu i redakcja zamknięta i się odizolowana, no jest ważne, no bo też nikt nie może dotrzeć do bezpośrednio redaktora ani z pretensjami, ani z niczym. Szczególnie pewnie z pretensjami, tak? Albo z dziwnymi propozycjami. Na przykład, tak? Tego nie mamy i uniknęliśmy i nie będziemy mieli. Jak również redaktorzy, tak jak wspomniałeś, nikt się w nikim nie specjalizuje. Nie ma ani ulubieńców, ani znienawidzonych. Nie ma takiej rzeczy, tu jest nacisk kładziony. Wszyscy są traktowani równo. Po gwiazdorsku. Spoko. Jaki wpływ realny, bo rozumiem, oprócz plotek mówi się więcej lub mniej, jaki wpływ mają teksty z pudelka na życie, na biznesowe jakby życie planych gwiazd. Mam na myśli takie sytuacje, na przykład, kiedy pudelek zaczyna pisać koncerty Fila, nikt nie przychodzi na koncerty Fila, a może ogólnie innej gwiazdy. Podejrzewam, że na miejscu organizatora koncertu jakiejś gwiazdy za 3-4 miesiące zaczynam się zastanawiać, kurde, skoro nie przychodzą teraz, to czy na mój koncert wypadnie? Może odwołać, a może nie. Zauważyliście takie... Znaczy nie prowadzimy takich badań ani statystyk, to na pewno to przełożenie jest duże, ale też, wiesz, zawsze w pudelku każda informacja ma jak gdyby podwójne dno. No, czasami napiszemy, że o gwieździe, która, nie wiem, dała koncert, przyszło mało ludzi i wszyscy myślą, że to jest tak, że o, napisali źle, ale dla większości organizatorów jest informacja, że ta gwiazda daje koncerty. Okay. I że można ją zamówić, bo dużo jest takich gwiazd, które nam się wydaje, że one nie dają. Nie będę specjalnie, nie używam nazwisk, bo tak jak wspomniałem, traktujemy gwiazdy równo, więc nie wymieniam się wszystkich. Ale to się tak zdarza, tak? To, że film gdzieś się spóźnił albo coś w małej miejscowości, to też jest informacja dla rynku przede wszystkim, że taką małą miejscowość stać na Fila i może go zaprosić. Więc patrzmy z to z drugiej strony, jest to bardziej marketingowo, napędza im ruch niż zmniejsza tak naprawdę. Komentarze, które pojawiają się, ktoś to czyta, to jest masakra, która czytają to administratorzy, w większości często też system filtruje to automatycznie, tak, wszystkie przekleństwa i tak dalej. I my też nie przeceniajmy komentarzy, bo ja często się spotykam, że pudelek jest oceniany i czytelnicy jego na podstawie grupy komentującej. Komentarze pod tekstem to jest kilka tysięcy pod każdą sztuką. Tak, niesamowite. I to przy tych lepszych, ale biorąc pod uwagę dzienny ruch powyżej 500 000 do 1 000 000 użytkowników, jeżeli będziemy 2000, no to masz ile? 2%. Stałe 2% stałych ludzi, którzy to komentują, a z perspektywy tego ocenia się całą grupę czytelników. No jest to niesprawiedliwe, niewłaściwe i totalnie błędne. Statystyki obecności na portalach mniej więcej są takie. Jeden napisze post, 10 skomentuje, 90 się przygląda. Więc... Dokładnie tak, więc wyciąganie tak profilu czytelnika pudełka w tej komentarzy nie ma sensu. No. Jest to grupa jakaś wierna, no nie do końca się z nimi... No ważniejsza i większa jest ta, która rozumie to podwójne dno tych błędów i tego wszystkiego i zastanawia się. Okej, ale na podstawie takich komentarzy... A, czekaj, może wyjedziemy z tunelu.
ileś tam dziennie donosów, ile z nich nadaje się do publikacji, a ile jest odrzucanych ze względu na zbyt prywatne, zbyt hardkorowe. Jak to wygląda procentowo? Procentowo myślę, że więcej rzeczy na pudelku się, które dostajemy, nie ukazuje, nie. Nigdy się nie ukaże w stosunku do tego, bo są właśnie hardkorowe, bo grożą wam za proces. Nie, przede wszystkim dlatego, że są to rzeczy jakieś, wiesz, no brudne i obyczajowo, i prawnie czasami i tak dalej, i niczemu nie służą, tak? To nie jest zaś. No, pudelek może jednym tekstem pogrążyć, zniszczyć człowieka, jego życie prywatne, zawodowe, wszystko, i jaki to ma sens? Na kogo, kto by z tego miał? No to tego nie robimy, unikamy i to musimy bardzo... No tak, bo wbrew temu właśnie, co się mówi, że pudelek jest zły i niszczy gwiazd, sorry, jakoś wydaje mi się, że właśnie rozkręcił. Znaczy, o jakości można rozmawiać w show biznesu, ale raczej podkręca to, co się dzieje, tak? Bardzo ci dziękuję za te słowa, absolutnie się z tym zgadzam, jest to absolutnie prawda. I dlatego zawsze się śmieję, gdy często słyszę, gdy gwiazdy w wywiadach mówią, że pudelek nic nie robi, tylko siedzi, jak to zniszczyć im życie i upodlić. Nie. Pudelek musi się starać, żeby naprawdę rzeczy, które dostaje, wybrać te, które są zabawne, czasem złośliwe, prześmiewcze, no ale mają skutek tak docelowy, jak i mega promocyjny. I to dzięki tym informacjom gwiazdy zarabiają setki, jeśli nie miliony złotych. I nie niszczy. No wiesz, no informacje, że ze zdjęciami, że jakiś aktor, który wiadomo, czy piosenkarz, czy ma rodzinę, dzieci, tak, w magazynach robi sesję, siedzi w domu publicznym całą noc, no... Okay, ale tego jest masa. Takie tak, rzeczy to dostajesz. Masa i to nigdy nie wyjdzie, no bo to... Kto wysyła to takie rzeczy? To są nastolatkowie, którzy akurat coś zauważyli tutaj na skrzyżowaniu, zrobili zdjęcie. Tak, i myślę, że tak. No nie ma to, ludzie nie robią tego dla pieniędzy, z rządzy pieniędzy. A to są też, dostajecie od poważnych ludzi? Na przykład, wiesz, czasem po mailu można powiedzieć, że wychodzi na przykład z instytucji publicznej, tak, na przykład. Tak, dostajemy często z różnych klinik, szpitali, właśnie, z domów starców, bardzo często na przykład, że mama tego i owego tutaj spędza, żyje w biedzie, nie jest odwiedzana. Bardzo obyczajowo, taki często właśnie ruszający od ludzi, którzy się ruszyli losem rodziców przeważnie. To takich rzeczy też sporo przychodzi. To te odrzucone rzeczy to jednak to niezłe bagno, nie? Gdyby powstałby z nich. Jak w życiu też bym to, wiesz, no każdy z nas ma rzecz, o której by nie chciał przeczytać na 6-milionowym portalu, no nie oszukujmy się. I tak samo mają gwiazdy, jest to przełożenie jakieś, wiesz. Nie ma wcale tak dużo rzeczy jakichś takich mega ekscentrycznych, jak jest nieprzyjemne do rynku amerykańskiego, jakichś, wiesz, orgii, libacji, alkoholowych, narkotykowych, nie. Tego wcale nie. To typowe ludzkie, brudne sprawy czasami, takie jak każdemu w życiu się przytrafiają.